No właśnie, wczoraj było o strachu, o oswajaniu tych rzeczy, w których się czujemy niekomfortowo albo mało komfortowo. A chciałbym to dzisiaj trochę jeszcze rozwinąć. Było z tym moim pierwszym od 20 lat koncertem jako perkusista ostatnio. Zacząłem grać na bębnach tam z zespołem Painting już ponad rok temu. Po to, żeby kiedyś te koncerty zacząć z nimi grać, prawda? Ja to wiedziałem. Natomiast naprawdę tego dnia, w tą sobotę na godzinę 17, chcą zebrać, żeby być w klubie, naprawdę strasznie mi się nie chciało iść. No bo jak tak sobie pomyśleć, no to kurczę, to tylko pierwszy koncert z kolegami, gdzie mają przyjść znajomi, z tego żadnej kasy nie będzie, jesteśmy początkującym zespołem, wszyscy mamy prawie 4 dychy na karku, powiedzmy, a jesteśmy początkującym zespołem. Startujemy z 20-latkami, którzy na studiach kapelę zakładają, no, w sensie na równi, tak? I każdy z nas ma jakieś tam doświadczenie sceniczne i to wszystko jest okej, to jest prawda. No ale jednak to był debiut. Nie chciało mi się, jak tak sobie pomyślałem, nie chciało mi się zostawiać żony i dziecka w domu. Nie chciało mi się poświęcać jednego z dwóch dni w tygodniu, gdzie naprawdę mamy dla siebie czas, na to, żeby ten koncert zagrać. Też bałem się, w sensie taką po raz pierwszy od dawna przed wejściem na scenę odczuwałem taką prawdziwą tremę. W zespole Thesis, jak na tej gitarze już gram na scenie od kilkunastu lat, no to okej, każdy koncert jest ważny, ale ja wiem, że ja wyjdę na tą scenę i nie będzie wstydu. Więc jest trema dotycząca tego, jak się zgramy z zespołem, jest taki trochę niepokój, co to będzie, bo to zawsze jest coś niewiadomego, jak się na scenę wychodzi z innymi ludźmi. A tutaj, na tym sobotnim koncercie, no to tak, że na instrumencie, na którym przez ostatnie 20 lat nie grałem, tak? Trochę tam sobie ćwiczyłem ostatnio, prawda? Natomiast zasadniczo nie jestem obyty scenicznie z perkusją. Nie wiedziałem, jak się będę czuł, na przykład grając na cudzym zestawie perkusyjnym, bo tak to jest, jak się supportuje gwiazdę na takim koncercie, gwiazdę koncertu, no to nie gra się zazwyczaj na swoim sprzęcie, tylko się gra na cudzych bębnach, rozstawionych w taki sposób, jak temu bębniarzowi to pasuje, a nie jak mi jest wygodne. No i tak średnio wygodnie mi się grało akurat, ale jestem zadowolony, bo wcale tak dużo wtop z tego powodu nie było na tym koncercie, więc to spoko. No więc taką prawdziwą tremę odczuwałem przed wejściem na tą scenę i naprawdę wygodniej w sumie tak życiowo byłoby mi nie wchodzić na tą scenę. Mam lepsze rzeczy do roboty, spędzę czas sobie z dzieckiem. No ja to jest duży argument, spędzę czas z dzieckiem. No kto mi to podważy, powie, o, chciałeś być lepszym tatą, no to fajnie, nie? Zamiast się rozbijać po jakichś cuchnących klubach, to... Ale to właśnie chodzi o to, żeby przezwyciężać takie strachy, bo finalnie to jest... To granie muzyki to jest to, kim ja jestem. Ja to robię od kiedy pamiętam, no. I ja to powinienem robić, powinienem właśnie temu mojemu dziecku pokazać, że oprócz pracy, oprócz tego biegania, mam jeszcze hobby w postaci grania muzyki, że sprawia mi to przyjemność. Czasami mi się tego nie chce robić. Czasami będę się bał coś zrobić w związku z tym. Za każdym razem będzie to trochę przekroczenie mojej strefy komfortu, bo wyjście na scenę i przedstawienie kawałka swojej duszy, kawałka umiejętności, które się ma, to wymaga jednak wyjścia ze strefy komfortu i przekroczenia pewnej takiej granicy bezpieczeństwa, ja bym to nazwał. Jestem przekonany, że w momencie, kiedy zagram 50. koncert na bębnach na scenie, już będę pewny, że wyjdę na scenę i że zagram ten koncert dobrze. W ostatnią sobotę nie byłem tego pewien. Następnym razem, jak zagram, też jeszcze nie będę, ale jak już trochę tego będę miał za sobą, to tak będzie i to jest bardzo, bardzo cenne. Dzień dobry. Nie mogę złapać ostrości. Cześć. Ja tak właśnie sądzę, że to po to jest technologia.
to jeszcze raz. Teraz się nagrywamy. Ale... Za kwiatkę. Piękny, piękny, piękny. No więc? Więc poniedziałek był fantastyczny. Włączysz kamerę, od razu reżyserować zaczynasz. No dobra, jakie szkolenie? Szkolenie z improwizacji. Z improwizacji dla firmy, która zajmuje się szkoleniami z dramy. Co? Szkolenia z dramy. Co? Czyli odgrywają przed publicznością, dajmy na to przed firmą, albo przed... Czekaj, ale to ta firma się zajmuje robieniem dramy? Bo mi to tak. Się drama kojarzy robieniem z takimi dramy. Różnymi skandalami na YouTubie. A mi jak jeden YouTuber drugiego YouTubera hejtuje, to jest drama. To jest drama, no. No. Tak, już są gify w YouTube. Tak, i to już od dawna. No. Nie, to jest metoda taka... szkoleniowo, czasami terapeutyczne, odgrywania potencjalnych, możliwych scenariuszy, innych zachowań, wchodzenia w role, które mogą usprawnić życie człowieka, życie w organizacji, ktoś w firmie. Ktoś to kupuje, tak? Ktoś za to płaci. Tak. I ja dla tej wspaniałej, fajnej firmy i cudownych ludzi przeprowadziłem szkolenie z improwizacji, żeby oni byli bardziej elastyczni. Żeby uprawiać dramę w sposób improwizowany. Czasem też. Okay. Czasem też. Natomiast żeby jakby poszerzyć paletę ich możliwości, spektrum zachowań, generalnie żeby poszerzyć skalę ich aktorskich możliwości, reakcji i też żeby używali w swojej działalności, czyli w dramie, więcej improwizacji. I było świetnie. Bardzo dobra grupa. Jestem przeszczęśliwy, kocham tę robotę. Dziękuję. Focaccia, prima sor. No więc byłem na świetnym obiedzie z Piotrem i Janem. Bardzo było miło, tylko trochę Jankowi Piotr skradł show. Ale to nic. Ponieważ byliśmy w knajpie włoskiej, to chciałem wam opowiedzieć o czymś takim jak metoda Pomodoro. Bo to po włosku. Otóż to polega na tym, że jak się zabieracie za coś, to alokujecie sobie 25 minut nieprzerwanego czasu na to, żeby daną czynność bez przerwy zrobić. Chodzi o to, żeby wykonywać pracę w takich jednolitych, niczym nieprzerwanych blokach 25-minutowych, które poprzedzielane są krótkimi 5-minutowymi przerwami. Takich bloków 25-minutowych powinno być maksymalnie 4. Po tych 4 blokach powinno się zrobić trochę dłuższą przerwę. Wyłączacie telefon, wyłączacie maila, nie wchodzicie na Face'a i 25 minut. To jest bardzo ważne przy tej metodzie, to jest to, żeby pamiętać, że ten taki 25-minutowy blok, czyli takie jedno pomodoro, powinno być nieprzerwane, tak? Czyli trzeba wszystkie jakieś rozpraszacze wyłączyć, usiąść w miejscu, w którym ludzie nie będą co chwilę zaglądali do waszego pokoju, żeby sprawdzić, co tam u was słychać. I tak dopóki nie skończycie roboty. Brzmi ciekawie? No i najlepiej sobie właśnie nastawić taki timer to albo w zegarku, albo w smartfonie, albo... Albo można kupić tego takiego czerwonego pomidorka, który odmierzy faktycznie 25 minut i będziecie wiedzieli, że to jest wasze jedno pomodoro. Dajcie znać, jak wam się sprawdza ta metoda. Jeżeli już od jakiegoś czasu jej używacie, to napiszcie tam w komentarzu na dole, jak wam się sprawdza, czy jest fajna, czy poprawiła wam trochę produktywność. Trzymajcie się!